My tu gadu gadu o walce o Mistrzostwo Polski, a tu wyrastają nam kolejni kandydaci do objęcia czwartego miejsca w Ekstraklasie. A na pewno w sumie jeden z nich okazał się grubasem, oczywiście nie aż takim jak potężny Warmianin, ale wygrać w Szczecinie to jest naprawdę nie lada sztuka w tym sezonie, która udała się do tej pory tylko jednej ekipie. I to w dodatku Lechowi Poznań, który jest bezpośrednim rywalem w walce o tron. Pogoń Szczecin 1, Wisła Płock 2. Jest to ostatecznie, myślę, wynik całkiem zaskakujący, bo wydaje mi się, że tylko kibice z Poznania i Częstochowy stawialiby takie rozstrzygnięcie. Dodatkowo na wciarze dziś mimo przegrywania od 33 minuty tak czy siak wyglądali od początku tego spotkania naprawdę ciekawie. Fajne konterki, szybka gra, składnie wymieniana piłeczka. Dodatkowo piłkarze, którzy mam wrażenie, że w ostatnich kolejkach nieco zawodzili, dzisiaj no momentami przychodzili samych siebie. Mam tu na myśli m.in. Jorginho, który no to co dzisiaj pograł to no czapeczki z głów. Napędzał akcję, dryblował, walczył do końca o każdą pozycję. Bo teraz chociażby przypominam sobie sytuację, jak biegł sam pośród zawodników Pogoni Szczecin tą prawą stroną z piłką i wyblokował Trianta Filopoulosa, żeby piłka poleciała na rzut rożny. Wiadomo, że może Jorginho nie trafił dzisiaj patelni jeszcze w pierwszej połowie, natomiast no koniec końców trafił gola i wydaje mi się, że można mu to wybaczyć. Kotem dziś również po stronie Płocczan był na szczęście młodzieżowiec Aleksander Pawlak. Chłopaku, coś ty robił na tej prawej stronie dzisiaj, to po prostu szacunek. Koksikiem był też oczywiście Sekulski, no bo trafił do sieci. Oczywiście lekkim wstydem było nie trafienie tej sytuacji sam na sam, takiego czystego sam na sam. Oczywiście po sytuacji spalonej. Trochę wstyd, ale koniec końców trafił do sieci i zapewnił Płocczanom 3 punkty, więc no też jak w przypadku Jorginho można mu to wybaczyć. Przy okazji propsy dla Mateusza Szwocha za grę i przy okazji w sumie tak sobie myślę, że praktycznie cały zespół najlepszej Wisły w Ekstraklasie zasługuje na pochwałę. Bo na wciarze, tak jak mówiłem, grali pewnie, składnie i zdecydowanie. Przez co to spotkanie oglądało się bardzo interesująco oraz samo rozstrzygnięcie było całkiem przewrotne, co pokazuje nam, że nawet na takim etapie sezonu wszystko może się zdarzyć w meczu. A to podbija jak najbardziej atrakcyjność ligi. A portowcom nie pozostało już dzisiaj nic innego i przez cały weekend, jak tylko modlić się o gorsze rezultaty Lecha i Rakowa. Chociaż uważam mimo wszystko, że nawet taka pojedyncza strata punktów, jaka dzisiaj przytrafiła się zespołowi Pogoni, tak czy siak w przekroju wszystkich pozostałych kolejek do końca tego sezonu nie ma jakiegoś większego znaczenia, bo ta hierarchia na podium zmienia się praktycznie co kolejkę, a praktycznie co mecz w kolejce. No i tak ogólnie rzecz ujmując, Pogoń Szczecin po prostu nie była dziś z jakiegoś powodu sobą. Choć wydawało się mimo wszystko po tym golu Grosika na 1-0, że to spotkanie skończy się jak klasyczny mecz na Paprikanie, czyli jakieś klasyczne 4-1 czy 5-1 dla portowców. No a tu Klops, no wiadomo, że oczywiście były dzisiaj pewne kontrowersje, nawet dwie, związane z rzutami karnymi, bo w mojej ocenie arbiter główny nie podyktował co najmniej dwóch rzutów karnych zarówno dla Płocczan, jak i dla Pogoni, także tak czy siak ten bilans by się wyrównał. Po stronie zespołu ze Szczecina całkiem słabo zagrali, wydaje mi się, Drygas, bo stracił kilka piłek dzisiaj, Kowalczyk, czy nawet momentami o dziwo Dąbrowski, chociaż tak czy siak on i tak grał całkiem niezłe piły, więc tak po prostu porównując jego poprzednie występy, dzisiaj był nieco słabszy. A najlepiej po stronie Pogoni to zagrał dzisiaj chyba Grosik, no bo widać było, że chciał napędzać te akcje portowców, no i zresztą sam strzelił bramkę. Bramkę, która tak jak mówiłem, nic Pogoni Szczecin w tabeli nie daje, no może 0 punktów. Po tym spotkaniu portowcy nadal są pierwsi, natomiast mają tylko jeden punkt przewagi nad Lechem Poznań i Rakowem, którzy grają swoje mecze jeszcze w tej kolejce. A Wisła Płock jest piąta i zrównuje się na ten moment punktami z potężnym Radomiakiem Radą, także no dzieje się. I ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj, ponieważ zbieram do końca tego roku 10 tysięcy subskrybentów, ale powiem wam szczerze, że tak czy siak jestem przeszczęśliwy, że jest was tutaj tak dużo na ten moment, bo rok temu w ogóle bym o takiej liczbie nie pomyślał. Zapraszam was również na Facebooka Tradaj, bo tam może troszeczkę mocniej ostatnio zwiększyłem częstotliwość dodawania postów. Są ankiety, więc możecie typować, kto wygrał według was jakieś spotkanie. I ogólnie mam wrażenie, że na tym Facebooku jest coraz ciekawiej, więc zapraszam was. I zapraszam was do klasycznego posiadania dobrego humoru. I życzę wam wypoczęcia, no. Weekend to weekend. Trzeba wypocząć. Śpijcie se do 15, jeśli możecie. Dzięki. Tschüss.